sobotę 31 lipca w Parku Rekreacyjno-Sportowym w Zamarskach miała miejsce premiera filmu o gminie Haszlach. Nie zabrakło podziękowań, wzruszających momentów, wspólnych zdjęć, a także spotkania z aktorami, czyli rodziną, która wystąpiła w filmie. Dzisiaj tak galowo, oskarowo w Zamarskach. Tak oskarowo, a ja jestem wzruszony jak zawsze, jak mam dziękować. A jest komu dziękować, bo społecznikom z całej gminy za pomysł, za realizację, za zaangażowanie, a dzisiaj efektem tego jest promocja naszego filmu. To jest film pokazujący uroki pięknej naszej gminy Haszlach i wszystkie sołectwa wybrały miejsca, które chcą pokazać. Film trwa 20 minut, ale jest pokazane naprawdę piękno naszej gminy. Jestem bardzo wzruszony i podziękowania kieruję dla wszystkich społeczników z całej gminy i dam to wsparcie, że znowu było. Czyli ten film będzie teraz już dostępny na YouTubie, rozumiem, na waszym kanale, czy gdzie? Tak, na Zamarski TV, ale również na naszej nowej stronie, która powstała. Jest to visithaszlach.pl, czyli strona turystyczna naszej gminy. Tam jest szlak cały Kicakowy i również filmy, nie tylko ten, ale również z każdego sołectwa, które sobie chciało zareklamować jeszcze inne swoje działania. Ale podziękowania wiadomo dla wszystkich, ale głównie pewnie dla aktorów, których też tutaj dzisiaj nie zabrakło i były dla nich Oscary. Tak, były dla nich Oscary, bo naprawdę ja się wcieliłem w rolę Kicaka, tej maskotki. Powiem szczerze, to były 4 dni ciężkiej pracy intensywnej, był upał i my przez 4 godziny dziennie wędrowaliśmy po tej gminie Haszlach. Naprawdę nagrań było dosyć sporo, powtórek było dosyć sporo, ale naprawdę myślę, że warto było, bo dzisiejszy film, myślę, że jak zobaczycie go też, drodzy widzowie, OX.pl, jest inny, wyjątkowy i naprawdę kawał dobrej pracy, nie tylko rodzinka, ale również pan Marcin Siwik z Zamarski TV zrobił, ale jest to nasze wspólne dzieło całej naszej gminy. W ramach Działaj Lokalnie powstawały filmiki z tą właśnie rodzinką, no i poprosiłem panią sołtys, zresztą wszystkich, czy kto by się wcielił, bardzo trudno jest kogoś namówić, ale ta rodzinka się zgodziła, niezwykła rodzina państwa Machejów z Rudnika. Premiera filmu o gminie Haszlach była również okazją do podsumowania projektu Wędruj Szlakiem za Kicakiem. Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk i Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej pozyskało 20 tysięcy złotych. To była kontynuacja projektu Gminy Szlakiem z Kicakiem, na który wcześniej pozyskaliśmy 75 tysięcy. I powstał właśnie szlak kicakowy, tabliczki. W tym roku powstała strona internetowa, powstał filmik. On będzie podzielony również na 6 części, więc wędrujemy tylko po danym sołectwie. Ale to jest cały ten projekt. Chodzi o to, żeby po pierwsze integrować wszystkich mieszkańców gminy, pokazać, że nie mamy się czego wstydzić, a po drugie ten szlak Kicaka zaskakuje, ponieważ nie wszyscy znamy swoje sołectwa nawzajem. Nie znamy na przykład w ciekawych miejsc po Gwizdowie czy w Rudniku. Ja dzięki temu projektowi mogłem zobaczyć te wszystkie miejsca, bo nasza gmina jest piękna i z tego jestem dumny, że tutaj mieszkam w naszej gminie, w naszych Zamarskach. A będzie jeszcze jakiś ciąg dalszy tego Kicaka? Ja myślę, że właśnie jeśli chodzi o projekt kicakowy, zauważcie, że już powstała gra planszowa Gminny Ośrodek Kultury. Uszyli nowe stroje Gminny Ośrodek Kultury. Ja myślę, że wokół tego Kicak chodzi do przedszkoli, różne wydarzenia kulturalne. Ten projekt się zawsze będzie rozwijał. Mnie się marzy, tak jak powstały. Zamysł był taki, we Wrocławiu są krasnoludki, u nas są kicaki i mam nadzieję, że doczekam tej chwili, że będą również rzeźby tych wszystkich kicaków. To było piękne i mam nadzieję, że się to spełni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.